Czuł na mnie brukan z mrocznych włóczni. Kto by się spodziewał, że będę musiał ratować świat? Ja? Zawsze wiedziałem, że ta chwila nadejdzie. Kiedy poznałem Tamsin Rom, od razu wyczułem trawiący jej serce mrok. Ale stary głupiec wierzył, że może ją nauczyć, że będzie walczyła za hordę. A teraz musiałem ją powstrzymać, zanim tę hordę zniszczy. Brukan! Kontra! Upiorna lisza Tamsin! O, wszystkie parobasy w komplecie. No, oprócz Kariel. Mogłam się domyślić, że moja siostrzyczka da się zabić w jakiś głupi sposób. Tamsin! Nie skrzywdzisz już nikogo więcej! Gotowe. Luzik, już się za to biorę. W Scholomancjum byłam ulubioną uczennicą Kel'Thuzada. On pierwszy dostrzegł mój prawdziwy potencjał. Nauczał mnie zakazanej nekromancji. W tajemnicy zdradził mi nawet, jak zostać liszem. Pardonsik, tu się skończył. Więc stworzyłam filakterium na wypadek nieoczekiwanego zgonu. I jedyne, co jest potrzebne do powrotu, to silne źródło światłości. Słoneczna studnia akurat nie była dostępna, ale naru też się nada. Patronka mnie wykorzystała, ale to niewielka cena za pozbycie się moich wrogów z powierzchni tego świata! Dosyć! Koniec twoim okrucieństwem i przydługimi monologami! Burza jest we mnie! Gotowe! Władam pustką! Nie o to walczyliśmy! Gotowe! Mroczna moc naru! Przybywaj! Pardonsik, tuż się skończył. Władam pustką!
Matko! Na moc naru! Przybywaj! Nieskończona! Moc naru płynie we mnie. Z nią zniszczę was wszystkich! Rokara! Guf! Warden! Gdzie jesteście? Patrzcie, chyba się budzi. Cześć, Brukan, jak się czujesz? Może i jestem stary, ale do grobu mi nie śpieszno. Co się stało? Tamsin wyczarowała potężną falę uderzeniową, która wszystkich odrzuciła. Było tak ciemno, że nie widziałam nawet, w którą stronę poszły przymierzaki. Tutaj, Brukanie, usiądź przy ogniu i odpocznij trochę. Kontra! Kolejna spokojna noc? Pierw coś zjedzmy, co by odzyskać trochę siły. Uhu! Na jedzenie nie trzeba mnie namawiać. Wygląda na to, że jakieś żywiołaczki chcą wyleźć z ogniska. Brukanie, ogarnij hałastra, a ja wrzucę coś na ruszt. Gryzie. Jesteśmy tak daleko od Mulgoru, panie Brukanie. Czasami sobie myślę, czy moi pobratymcy będą ze mnie dumni. Mój drogi, już są.
trafi! Jakbym strącał buchy! Jakbym strącał buchy! Łączy się w logiczną całość. Lady Prestor, udając człowieka, infiltrowała przymierze, a Kozakus jako troll wnikał w hordę. Tańczyliśmy, jak nam zagrali. I zebraliśmy odłamki naru za nich. Nawet najbystrzejszy umysł musi se czasem odpocząć, Warden. Skosztuj mojej stali! Skosztuj mojej stali! Gotów do jazdy! Skosztuj mojej stali! Szybka! Gotów do jazdy! Skosztuj mojej stali! Skosztuj mojej stali! Thank you.
jazdy, lotów do jazdy! Skosztuj moje, skosztuj moje! Cieszę się, że jesteś cały, Brukanie. Bałam się, że cię straciłam. Nie wiem, co bym wtedy zrobiła. Życie lubi nam rzucać kłody pod nogi, ale każdą da się przeskoczyć. Ważne, żeby próbować. Zrozumiesz to kiedyś. Poza tym, jako szaman, mam daleko widzenie, więc ja już wszystko wiem. I wszystko będzie dobrze. Żarcie gotowe! Przygotujcie żołądki na wypaczony, kwaśny specjał! Sugeruję ostrożność przy konsumpcji, Rokaro. Kiedyś kilka kęsów wydobyło ze mnie piracki wokabularz. A fakt, że nosisz ze sobą te ryby aż z zawodzącej pieczary, każe mi kwestionować ich świeżość. Idę o zakład, że tak nie lubisz! Podoba ci się moja nowa receptura.
Podoba ci się moja nowa receptura. Idę o zakład, że tak nie lubisz. Patrzę w płomienie, widzę, co musimy zrobić. Jest w tej dolinie wielka moc żywiołów. Zaczerpnę cykno tej mocy i przyzwę żywiołaka wielkiego jak góra, co nam pozwoli pokonać Tamsin. Pomożecie mi, towarzysze? Oczywiście. Będziemy z tobą do samego końca. Wczesnym porankiem wyruszyliśmy przez lasy w poszukiwaniu energii żywiołów. Z tą mocą mogliśmy uratować wszystkich w dolinie. Niestety, siły Grondardy postanowiły nam to utrudnić. Kontra Ichman! Widzę wroga. Szykuje się do natarcia. Jeźdźcy gryfów! Stała czujność! Gotowe. Gotowe. Nawrót i naparzanie. Ostre mają te szpony. Ale urwała. Nie podobacie mi się, bo jesteście groźni. Groźni? Żebyś wiedział, że groźni! Odczuwamy drobne turbulencje. Zobaczysz, jak rozpętam wam burzę nad głowami. Tu brzoza. Tu brzoza.
zniszczony. Brzoza. Cisza przed burzą. Gotowe. Ale urwała. Cisza przed burzą! Dobrze się schowaj! Gotowe! Szpon wypuszczony! Dobrze się schowaj! Gotowe! Szpon wypuszczony. Nie o to walczyliśmy! Wszystko zginęło do cna! Na świętą światłość! Szpon wypuszczony!
zgniło do cna! Szpon wypuszczony! Zaraz zaroi się tu od ludzi Gromdardy. Przeczekajmy se w tej kopalni. Za mną! Chcesz uciekać? Teraz jest pora na walkę. Nie, Rokaro. Proszę, musisz mi zaufać. Kopalnia była zimna i ciemna, a także zamieszkana. Z ciemności wyzierały na nas czerwone ślepia i blask świec. Kontra! Smark! Nie chcemy cię skrzywdzić. Szukamy pomocy. Smark! Wyniuchuje najemniki! Wąt stąd najemniki! Smark jest królem z kopalni! To trzeba słuchać! Koboldy. Jak ja nie cierpię koboldów. My się też nie cierpujemy, zielona mózgu, mięśniaro. Te wredne intruzy są mocarne. Wysłać teraz najmałoważniejsze koboldy. Trzęsij brzuch, ty pierwszy. Tak, wasza święconiowatość. Może w nagrodę dasz mi jakiegoś skarba? Cicho być, albo twoja świecunia moja. Gotowe. Wypuścić wiegachne bestie z samego dołu kopalni. Wielgachne bestie? Może będą przyjazne? Ale nauczony doświadczeniem założę, że nie będą. Błyskotki! Zatykać odpływę, szumowinie! Skarby z marka! Te krzynki są nierozwalalne!
wąsko! Stańcie za mną! Będę waszą tarczą! Kariel Rome! Ty żyjesz? Nawet początkujący paladyni nieźle leczą, wiesz? Moja świecunia, moja! Natura nie czeka na nikogo poza mną! Najświęcuńsza ze świecuń! Nie zatykać od płytu! Skleję to cacuszko! Nam się udało. Kariel, jesteśmy w trakcie ważnego zadania. Musimy powstrzymać Tamsin. Zechcesz nam pomóc? Moja siostra żyje? Znowu? Znaczy... tak, pomogę wam. Prowadź. Smarka rozsmarowało. Teraz Psansi Brzuch jest królem i bierze wszystkie skarby. Skariel, w naszej drużynie znów była nas piątka. Prowadziłem moich młodszych towarzyszy przez dolinę, aż trafiliśmy na Eremitę. Pramaga. Wiedziałem, że ta chwila nadejdzie. Pramag był połączony
z żywiołami w sposób, którego jeszcze nie znałem. Z jego pomocą moc potrzebna do powstrzymania Tamsin była w zasięgu. Brukan! Kontra! Ramag! Pustelniku, przybywam po Lok'Hollara. A więc szukasz mocy, ale czy moc szuka ciebie? Oddychaj, Brukanie. Zamknij oczy i patrz. Co widzisz? Nie chcesz walczyć za naszą sprawę. Potrafisz tylko uciekać. Co widziałeś swoim trzecim okiem? Oczyść wizję w swoim umyśle. Gotowe. Natura nie czeka na nikogo poza mną. Spojrzeć głębiej. Brukanie, stary druhu. Gdzie twoja rodzina? Są bezpieczni? Nie. To dla mnie za dużo. Pierwotna moc. Przodkowie!
to powtórzyć? Lepiej to zapiszę. Prosto z serca tej doliny. Nie zatykać odpływu! Przed szumowiny! Nie rozpraszaj mnie! Moc jest tak blisko. Czujesz ją już? Chodźcie, dzikusy! Zapłacicie za to, co zrobiliście! Zapłacicie za Wichrogród i Lorderon! Proszę! Opuściłem ich. Bałem się. Więc zaprawdę nie jesteś godzien. Obystrzegli mnie przodkowie. Prosto z serca tej doliny. Możesz to powtórzyć. Pierwotna moc. Zapraszaj mnie! Nie jesteś godzien. Ramag! Pustelniku, przybywam po Lok'Hollara. A więc szukasz mocy, ale czy moc szuka ciebie? Oddychaj, Brukanie. Zamknij oczy i patrz. Co widzisz? Nie chcesz walczyć za naszą sprawę. Potrafisz tylko uciekać. Oczyść wizję w swoim umyśle. Nie czeka na nikogo poza mną. Pierwotna moc. Thank you.
spojrzeć głębiej. Brukanie, stary druhu. Gdzie twoja rodzina? Są bezpieczni? Nie. To dla mnie za dużo. Oby strzegli mnie przodkowie. Prosto z serca tej doliny. Żywiołom. Moc jest tak blisko. Czujesz ją już? Chodźcie, dzikusy! Zapłacicie za to, co zrobiliście! Zapłacicie za Wichrogród i Lorderon! Proszę! Opuściłem ich! Bałem się! Więc zaprawdę nie jesteś godzien. Ufam żywiołom. Tak wiruje cały świat. Jesteś godzien. Władca lodu się budzi. Śmie przyzywać Lokholara. Władca lodu Lokholar górował nad czubkami drzew. Odłamki lodu opadały z jego wielkiego ciała niczym deszcz. Wiedziałem, że ta chwila nadejdzie. Musiałem ugiąć władcę lodu do mej woli. Kontra! Lokholar, władca lodu! Kto śmie mnie przyzywać? Lokholarze, usłuchasz mojej woli! Jam jest Brukan z Mrocznych Włóczni! Razem, wszyscy! To nie będzie łatwa walka! Przytulasy! Lód nadciąga! Naprawdę dobrze razem walczycie. Hej, go!
A ty gdzie idziesz? Jesteśmy drużyną. Nie martw się. Ty też jesteś naprawdę niezła. Mam pomysł. Zaraz wracam. Do zoba. Ten gość. Brzask! Jakiś problem? Nie. Po prostu ten wielki żywioł jest dla mnie źródłem pomysłów. Zamrażająco mroźnych pomysłów. Jesteś godzien. Lokolar pochwycił nas w swą mroźną dłoń. Przeniósł przez dolinę aż na pole niezgody, gdzie siły Gromdardy zepchnęły wojowników Drektara. Wbiliśmy się między wojujące strony niczym zamieć. Tę walkę należało przerwać. Rukan! Kontra! Vandar! Gromdarda nie będzie kulić się na widok hałdy śniega! Do walki! Ta bitwa kończy się teraz. Los Azeroth od tego zależy. Gotowe. Mam wielgach na spluwa. Do broni! Pozamrażam was wszystkich, jak będę musiał. Musimy powstrzymać Tamsin. Musimy uratować Naru. Tarcze w górę! Po co okrążać, jak można się przebić? Po co okrążać, jak można się przebić? Szeregowa konusia, zgłaszam się na służbę! Stanowiska! Hejo! Wróciłem i mam towarzystwo! Głów! Tak! Brawo, mordko ty moja! Czerp! Czerste jadło! Jeszcze lepiej smakuje! Czyni mistrz. Tawisz, tyle niby śmierdzący pajacu! Walcz z nimi! Nie wydaje mnie się, bratku!
ty tutaj walczysz po złej stronie? Kamyk w śnieżu nie cyk. Do broni! Po co okrążać? Jak można się przebić? Po co okrążać? Jak można się przebić? Tarcze w górę! Po co okrążać? Jak można się przebić? Możesz to powtórzyć. Idę o zakład, że tak nie umiesz. Tarcze w górę! Po co okrążać? Jak można się przebić? Po co okrążać? Jak można się przebić? Puścić broń, Gromdarda! Wy też, mroźne wilki! Mów, czego chcesz, szamanie. Lisia Tamsin Rom musi zostać powstrzymana. Poprowadzę niewielką grupę, żeby się jej pozbyć. Reszta z was musi opuścić dolinę. Nie można przewidzieć, do czego Tamsin jest zdolna. A Naru musi zostać uratowany. Ura! Tak szybko wracasz? Porażka weszła ci w krew? Nie wiesz, jak przesadzeni obecnie są czarnoksiężnicy? Możesz se mieć więcej żyć niż kot, Tamsin Rom, ale to twoje ostatnie. Stary Brukan staje ci na drodze. Walcz!
upiorna lisza Tamsin! Ty jesteś tylko kamykiem w bucie. Zniszczę cię. A później potęga Naru będzie moja. Nie! Wiedziałem, że ta chwila nadejdzie. Będziemy walczyć! I powstrzymam cię! Ciężkie jest brzemię sprawiedliwości. O, Kari. Widzę, że plotki o twojej przedwczesnej śmierci były niestety przesadzone. Kocham cię, siostro, ale nie wybaczę ci. I pokonam cię! Dobra, cicho już. Ksyrella! Jaka szkoda. Z pustką było ci do twarzy. Znam teraz i światło, i cień. Nie dasz rady mnie powstrzymać. Nie bójcie się mego imienia! Nie jestem za młoda na to! Ależ stałaś się silna, Rokaro! Wystarczająco silna, żeby dźwigać twój plecak, staruszku. Wystarczająco silna, żeby dźwigać na barkach chorde. Nie da się mnie pokonać! Niech Naru poprowadzą mą dłoń. Uciekaj, zygzakiem! Gdzie ciekawiej? Mam dla ciebie miejsce w ciebie. Nie da się mnie pokonać! Staje się coraz potężniejsza! Uciekajcie wszyscy! Znajdźcie Naru! Powstrzymajcie smoki! Brukan! Już! Nawet nie zaś! Paladynko! To moja powinność. Proszę, pozwól mi dokończyć tę walkę u twego boku. Więc rozumiesz, co chcę zrobić. Jak ty! Co to za dziwny błysk w oku, stary trolu? Myślisz, że możesz mi stawić czoło i przeżyć? Świetnie, wiedziałem, że ta chwila nadejdzie. Będziemy walczyć i powstrzymam cię. Nie da się mnie pokonać! Jestem niepokonana! Władza należy do zimnych jak lód. Thank you.
Zaczynasz się powtarzać. To chyba starość. Jestem najpotężniejszą wersją mnie. Brukan! Kontra! Upiorna Lisza Tamsin! Ty jesteś tylko kamykiem w bucie. Zniszczę cię, a później potęga Naru będzie moja. Nie! Wiedziałem, że ta chwila nadejdzie. Będziemy walczyć i powstrzymam cię! Ciężkie jest brzemię sprawiedliwości. Na tym świecie wciąż jest tyle niewykorzystanej mocy! Uciekaj zygzakiem, nie dociekacie się. Cóż za los! Zapoległy! O! Jestem niepokonana! Da się mnie pokonać! Zostaw w spokoju, mój przyjaciel! Mrózko za mocne szkły! Z popiołów powstaje nowe życie! Da się mnie pokonać! Zasłużyłbym na odpowiedzi! Nie dasz rady się uda! Staje się coraz potężniejsza! Uciekajcie wszyscy! Znajdźcie Naru! Powstrzymajcie smoki! Brukan! Już! Kazałem ci uciekać, paladynko! To moja powinność. Proszę, pozwól mi dokończyć tę walkę u twego boku. Więc rozumiesz, co chcę zrobić. Co to za dziwny błysk w oku, stary trolu? Myślisz, że możesz mi stawić czoło i przeżyć? Wiedziałem, że ta chwila nadejdzie. Będziemy walczyć i powstrzymam cię. Nie da się mnie pokonać. Jestem niepokonana. Możesz to powtórzyć. Lepiej to zapiszę. Byłam.
Uwielbiam miażdżyć śmiertelników takich jak ty. Władza należy do zimnych jak lód. Mego imienia! Ćwiczyłem to mało! Się mego imienia! Kamyk w śnieżynie, cyk-pik! Co ty się zaraz zrobiłem? Gdzieś tam była. Coś tam rzuciłam. Gdy osłabł oślepiający blask i opadł kurz, nie było już ani mojej siostry, ani starego szamana. Żałowałam trola, tego dzielnego, poczciwego starca, który zakończył to, czego ja nie potrafiłam. Uratował nie tylko mnie, ocalił niezliczone życia. Na mnie spadło brzemię przekazania wiadomości pozostałym, a następnie czekało nas zadanie. Ostatnie zadanie, które wymagało połączenia sił. Czekał nas rajd na smocze leże. The revolution will be live.